Kulturalne miejsce w sieci dla mnie i moich rodziców. www.kulturka.pl. Dzień dobry. Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, który obchodzimy 23 kwietnia, chciałabym Wam przeczytać dziś i pokazać wspaniałą książkę Olivera Jeffersa pod tytułem O niezwykłym chłopcu, który pożerał książki. Książkę wydało wydawnictwo Format. Serdecznie dziękuję za możliwość przeczytania i pokazania Wam tej książki. O niezwykłym chłopcu, który pożerał książki. Oliver Jeffers przełożyła Beata Chrycak. Henio uwielbiał książki, ale nie tak, jak lubimy je ty czy ja. O nie, trochę inaczej. Henio uwielbiał je zjadać. Wszystko zaczęło się zupełnie przez pomyłkę, gdy pewnego dnia bujał w obłokach. Z początku był ostrożny i postanowił zjeść jedno słowo, tak na próbę. Potem połknął całe zdanie, a jeszcze później całą stronę. Tak, zdecydowanie mu smakowały. Do środy zdążył pożreć całą książkę. A już pod koniec miesiąca połykał całą książkę na raz. Niezwykły chłopiec, który pożerał książki. Henio uwielbiał zjadać wszelkie rodzaje książek. Opowiadania, słowniki, atlasy, księgi dowcipów, encyklopedie, nawet podręczniki do matematyki. Ale najbardziej upodobał sobie te w czerwonych okładkach. I pochłaniał je w zastraszającym tempie. A najlepsze jest to, że im więcej ich połykał, tym robił się mądrzejszy. Książka wpada do środka, informacja trafia do mózgu, mózg rośnie, brzuch jest pełny. Zjadł książkę o złotej rybce i od razu wiedział, czym karmić rudzielca. Wkrótce potrafił rozwiązywać krzyżówki z gazety taty. Ba, był mądrzejszy od nauczycielki w szkole. Heniowi bardzo spodobała się ta jego mądrość. Pomyślał, że jak tak dalej pójdzie, to może nawet zostanie najmądrzejszym człowiekiem na ziemi. Pożerał więc kolejne książki i stawał się coraz mądrzejszy. I mądrzejszy. I bardzo, bardzo mądry. Już nie połykał książek pojedynczo. Pakował sobie do ust po 3 lub 4 naraz. Książki na każdy temat. Henio nie grymasił. Chciał wiedzieć wszystko. Nagle sprawy zaczęły przybierać nie najlepszy obrót. Prawdę mówiąc, zaczęło iść bardzo, bardzo źle. Henio pożerał zbyt wiele książek,
a w dodatku zbyt łapczywie. Gryzie, przeżuwa, 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 połyka, zaczyna zielenieć, zielenieje bardziej, robi się całkiem zieloniutki, haftuje, czuł, że zaczyna chorować. A najgorsze było to, że wszystko, czego się uczył, mieszało mu się w głowie. Nie miał czasu przetrawić wiedzy jak należy. Coraz bardziej wstydził się odzywać. Ja powiem, ja wiem, proszę pani, ja wiem, ja wiem. Nagle Henio przestał czuć się taki mądry. Wiele osób mówiło mu, że powinien skończyć ze zjadaniem książek. Żadnych książek. Twoja głowa i brzuch nie dają sobie rady. No i nikt inny nie może cieszyć się tymi książkami. W sumie jesteś winien. I tak Henio zrezygnował z połykania książek i długo siedział z nosem spuszczonym na kwint. Co tu robić? Upłynęło trochę czasu. W końcu Henio niemal przez przypadek podniósł z podłogi mocno nadgryzioną książkę, ale zamiast wepchnąć ją sobie do buzi, otworzył i zaczął czytać. I było super. Henio odkrył, że uwielbia czytać. I pomyślał sobie, że jeśli będzie czytać naprawdę dużo, wciąż ma szansę zostać najmądrzejszym człowiekiem na ziemi. Tylko zajmie mu to nieco więcej czasu. Teraz Henio czyta nieustannie. Chociaż od czasu do czasu zdarza mu się uwaga! Ta książka nie nadaje się do spożycia. To książka, którą dzieci połkną na jeden raz. Książka tak pyszna, że aż ślinka cieknie. Zapraszamy! Oto niezwykły chłopiec, który pożera książki. A ja Was serdecznie zapraszam na stronę wydawnictwa Format www.wydawnictwoformat.pl, gdzie znajdziecie zarówno tę, jak i inne piękne, mądre i ciekawe książki. Życzę Wam udanej lektury i wspaniałego świętowania Dnia Książki i Praw Autorskich.